Córki kulturki. Czyli? Ola, Maja i mama. Skończyły się wakacje, więc znowu zaczynamy nagrywać i pełną parą zaczynamy tutaj mówić o książkach, o nowych książkach, bo mamy ich taki multum, że... Dużo czytaliśmy w wakacje, no, co? Też słuchaliśmy i... No, to głównie rodzice nam czytać wy i... No i już możemy przeczytać różne też inne książki, inne części. Teraz dzisiaj rozmawiamy właśnie o mazurskich i Ola by chciała teraz coś powiedzieć. Mam nadzieję, że wiele osób z Was było w podróży. I teraz porozmawiamy o książce Mazurscy w podróży, która jest właśnie o podróżach dwójki dzieci i trójki dorosłych. Czyli taka wakacyjna książka. Tak! Może Ola byś chciała przedstawić nam tu bohaterów tej książki. Tutaj jest głównym bohaterem, który to opowiada narratorem, jest Jędrek Mazurski. I z rodzicami postanawia pojechać na wakacje i zapraszają też babcię Bunię i kuzynkę Marcelę. Marcela jest starsza od Jędrka. Bunia to jest ich babcia. Powiedzmy jeszcze, że Mazurscy w podróży to cała seria książek, tak. A my dzisiaj będziemy mówić o pierwszej części pod tytułem Bunia kontra Fakir. Bunia będzie główną bohaterką? Kim jest Bunia, powiedz nam, Maju? To jest babcia Henryka. Maju, może chciałabyś nam coś jeszcze więcej opowiedzieć o tej książce? Co byś, jaką byś na przykład ocenę jej dała? Co powiedziałaś? Na razie przedstawiliśmy bohaterów. O, to Maju, opowiedz nam, o czym jest ta książka. O co chodzi z tym fakirem? Kto to jest fakir? Kto to jest fakir? No taki pan, który występował w środku książki, który się nazywał, mówili na niego fakir, dlatego, że był bardzo, że dużo ukradał i oni go spotkali, on ich gonił, a oni w końcu spotkali rodziców i było koniec. Okazało się, że fakir był groźnym bandytą, a najpierw tylko udawał, że lewituje, a to było bardzo śmieszne, bo Bunia pomyślała, że mu tak ciężko lewitować i pewnie dostał jakiejś choroby i poszła do niego i zrzuciła go z tej laski, na której siedział. Siedział na lasce? Tak, tak jakby lewidował, tylko że z laską. I ściągnęła go z tej laski. I oni zaczęli ich gonić, tego Jędrka i tą Bunię, dlatego że zrzucili tego fakira i zepsuli całe przedstawienie. Ja jestem, powiem Wam, najbardziej ciekawa, bo książka ma tytuł Mazurscy w podróży. Gdzie oni pojechali? Oni zwiedzali mnóstwo krajów. Najpierw chyba byli w Hiszpanii, a potem Maja, może pamiętasz? Maja? Maju, gdzie wy jeszcze byli? No, kiedy był ten fakir, byli tylko w Hiszpanii. O, jeszcze byli w Wenecji, chociaż oni bardzo nie chcieli. O, a Maja powie coś o tym zaskoczeniu Jędrku w domu w Hiszpanii, gdzie była ściana. No, opowiedz nam, Maju, bo to jest bardzo śmieszna historia. Bardzo chcieli pójść do swojego mieszkania. Jędrek zajął swój pokój, a Marcela w swoim pokoju miała okno, tylko że nie otwierane, jakby były firanki na tym, a jakby tak kojętka w ogóle nie było okien, bo jak chciał odsłonić luzję, to zobaczył tam ścianę. I on, ukradli mi widok zza okna. Miałeś taką samą przygodę w trakcie trwania naszych wakacji, prawda? No tak, dlatego że za naszym oknem w domku kempingowym mieliśmy betonową ścianę. No tak. Tak, tylko jak się wychodziło, to był trochę ładniejszy widok na inne domki. Tak. Czyli Mazurscy byli w Hiszpanii, Mazurscy byli we Włoszech, tak? Byli też w Wenecji? Czy byli jeszcze w jakimś kraju? W Wenecji i chyba jeszcze w Hiszpanii, w Wenecji,
Już chyba nie byli. O, jeszcze chciałam powiedzieć, że my takimi jakby też podróżowaliśmy dużo w trakcie naszych wakacji. Może nie jakoś bardzo dużo, ale byliśmy we Włoszech i w Brytanii. We Francji, tak? A Mazurscy byli też we Francji? Nie w tej książce, ale w innej książce byli w Brytanii, w Francji, w samych miejscach co my. Wspaniale, to na pewno jeszcze wrócimy do tej książki. A powiedzcie mi jeszcze, co z tym fakirem? Co tam się działo? I dlaczego bunia kontra fakir? Dlatego, że okazało się na samym dopiero końcu, że ten fakir to był bandyta, kiedy ten Jędrek zobaczył, że jego koleżkowie i jego pomocnicy ukradają ludziom zegarki. I wtedy on wezwał... Telefony. I wtedy on wezwał policję. Ten Jędrek, a bunia kontra fakir, a nie powinniśmy zdradzać zakończenia, to bunia powiedziała mu, gdzie jest fakir. Dlatego, że zaprowadził do tego naprawdę nie bunia to wszystko zrobiła, nie kontra fakir. Bo wszystko rozwiązał jeden czarny kot, bo on zaprowadził bunię do fakira. Czarny kot? To a podobno dziewczyny. Mówicie, że czarny kot przynosi pecha, a nie szczęście. A tutaj było odwrotnie. Ja tu słyszę, że była jakaś taka zagadka detektywistyczna. Czy tutaj mam rację? We wszystkich książkach jest taka zagadka, a w jednej z książek to podobno bunia jest złodziejką, ale naprawdę nie jest. Mhm, no bo po buni, po babci byśmy się chyba nie spodziewali, prawda? Ale naprawdę nie było. Czyli co, mamy przygodę, taką historię detektywistyczną, mamy podróżnicze różne... O, jeszcze jedno chciałabym dodać, że po każdym rozdziale jest takie coś z albumu wakacyjnego i on wtedy opowiada... Z rodzinnego albumu, tak? Tak, z rodzinnego albumu. I wtedy on opowiada różne rzeczy. Trochę o jedzeniu, trochę o tradycji i o jakichś ciekawych rzeczach, w których akurat był. Czyli są takie różne ciekawostki, tak? O danym miejscu, kraju, o danym miejscu. Możemy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jak się kupi książkę, to tam są jeszcze z tyłu różne zdjęcia z tych podróży. Tak, tak. Czyli mamy... jednocześnie taki fajny przewodnik po tych krajach, po tych miejscach, gdzie Mazurscy podróżują. Dzięki temu możemy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. My też, jak byliśmy w Wenecji, mogliśmy zobaczyć te miejsca, które Mazurscy odwiedzili, tak? I teraz, jak Ola już wspomniała, jak byliśmy w Brytanii, również mogliśmy powiedzieć, o, tu byli Mazurscy i to jest właśnie to miejsce, tak? Jeszcze chciałam powiedzieć, że w tej właśnie książce był taki jeden śmieszny kawałek, bo wtedy była lodowata woda w morzu i oni chcieli się kąpać i były wielkie fale. Oni się położyli i chcieli zacząć pływać i na całkowicie kamienną plażę takimi ostrymi kamieniami po prostu zrzuciła ich fala na brzeg i się tak otarli po brzuchach. I wtedy oni powiedzieli, oni krzyczeli tam do mamy. Mhm. A ten tata mówił, no ja wam pokażę, jak się pływa, dzieciaki. On wszedł do wody i tego tatę on zaczął płynąć i tego tatę też zmiotło. Jest dużo też śmiesznych historii, prawda? Bardzo, tutaj niektóre są śmieszne rzeczy. Okej, okay, to powiedzcie mi dziewczyny, co wam się najbardziej podobało w tej książce? No, mi się chyba podobało, że oni jeździli takim dużym vanem. O, jeszcze jedno mi się bardzo podobało. To bardzo mi się podobało, że jak wracali, to kupili sobie rośliny. Ten Jędrek kupił sobie rosiczka z Włoch, a ta bunia z Hiszpanii kupiła sobie 3 bardzo dorodne i kolczaste kaktusy. A wiecie, co to jest rosiczka? Co to za roślina? Rosiczka to roślina, która zjada owady. A Jędrek specjalnie otworzył sobie okno, żeby on mogło się najeść. I zobaczył pszczołę, a widział, że pszczoły są podane. Zobaczył pszczołę, która chciała zapylić, a nie zapyliła, dlatego że później ten rosiczek ją zjadł. To rosiczka, ona. To jest ona. No. Tak. Czyli wiem już, co to jest rosiczka. Powiedz, Maju, co tobie się najbardziej podobało w tej książce? Mi się podobało to, że oni podróżowali i mamusiu, on mówił na tę rosiczkę rosiczek, a nie rosiczka. Czyli on chciał mieć chłopca. No to dlatego. Właśnie, widzicie, zapomniałam. O, i jeszcze była taka jedna śmieszna przygoda. Maja, na pewno ją pamięta.
ten tata poszedł na stację benzynową i zobaczyli nogi. Pomyśleli, trup, tutaj na pewno mają pistolety i zaraz naszego ojca też zabiją. No i oni z kaktusami wylecieli. Nie, on pierwszy wyleciał, wziął kaktusa, a potem dziewczyny też ruszyły z kaktusową odsieczą. I oni poszli i zobaczyli, że to tylko człowiek naprawił coś. I po prostu tylko nogi było widać. I on tak na nich popatrzył i powiedział po angielsku, dlaczego państwo trzymają kaktusy w rękach? No widzicie. Bardzo ciekawe przygody mają mazurscy w podróży. Bardzo wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tej książki, prawda? Mhm. O różnych miejscach w Europie, bo póki co mazurscy podróżują po Europie. I co dla nas jest też fajne, to jak planujemy kolejną podróż, możemy sobie pomyśleć, a mazurscy już tam byli, może sprawdzimy, co jest fajnego do obejrzenia, do zobaczenia w danym miejscu. Komu poleciłybyście tą książkę? Ja poleciłabym ją dzieciom od 4 roku życia i również dorosłym. Maja? Ja bym poleciła ją niektórym takim. Według mnie powinny to słuchać od takiego 6-5 lat, dlatego że od takich, nie chodzi, że ktoś może się bać, tylko że według mnie to jest jakby taka książka, są jakby różne sytuacje, ktoś tego nie rozumie może, a mi się wydaje, że już 5-6 latki to już mogą to zrozumieć, ale polecam to do, nie wiem, 11-12 roku życia, bo już dla takich 8-9 latków to może to się nudzić. Bo to jest takie, bo już oni się zajmują swoimi zajmami i to jest takie bardzo dla dzieci książka, nie dla takich dorosłych. Mhm. I tam jest bardzo dużo śmiechu. Więc każdy jak wie to. Mi się bardzo podobała też książka, bo to była zwykle, że tam oni podróżowali, było bardzo fajnie. Jak się słucha tej książki, to jest jeszcze lepszy efekt, dlatego że wtedy się myśli, że o, ja też tam pojadę, albo o, ja byłem też tam, gdzie ci mazurscy. Można sobie wyobrazić, prawda? No. Też przypomnieć sobie, można wyciągnąć zdjęcia z wakacji. Ola chyba coś bardzo chce powiedzieć. Ale przecież ona ciągle mówiła, a ja teraz... Chciałam powiedzieć, że według mnie ta książka mogłaby być też dobra dla dorosłych, bo mogą na przykład wybrać świetne miejsce na wycieczkę z dziećmi. Dokładnie. Jak ktoś ma takiego vana albo kampera, jak mazurscy, to może dokładnie tą samą trasą pojechać i zabrać swoją babcię nawet w taką podróż. Może również będą wtedy miała, taka rodzina będzie miała tak samo ciekawe przygody, prawda? Tak. Może zdarzy się jakiś fakir albo jakaś tajemnica. O, chciałam też jeszcze dodać, że ja oprócz tego, że wszystko powiedziałam już o tej książce, więc chciałam też powiedzieć, że ta książka można też ją przeczytać, nie tylko posłuchać. Może ktoś już ją przeczytał, może ktoś już ją posłuchał, bo jest bardzo fajna książka dla dzieci, dla dorosłych. Ale mówiłam, że niektórym może to się znudzić i bardzo, bardzo, bardzo proszę, żeby jak... Co, o co chodzi, mama? Ja bardzo chciałam powiedzieć, że nie przedstawiliśmy autora. No właśnie. Musimy powiedzieć, kto książkę napisał. Kto? No właśnie. Agnieszka Stelmaszczyk. Stelmaszczyk, tak? Agnieszka Stelmaszczyk to autorka tej książki. Tak. Całej serii książek o mazurskich. To jest tylko 3-4 tam książki. Już są 4 części, także może na pewno w kolejnych... Być może. Na pewno w kolejnych odcinkach Kulturek wrócimy do pozostałych części mazurskich, bo musimy przyznać, bardzo polubiliśmy tą rodzinę i wielokrotnie już czytaliśmy, słuchaliśmy wszystkich części tej książki. Mamy nadzieję, że Wy też polubicie tą rodzinę. Tak, i będziecie podróżować w te same miejsca, co mazurscy, bo pokazują bardzo interesujące miejsca. A teraz... To jest książka pod tytułem Mazurscy w podróży. Pa, pa! Bunia, pa, pa! Pa, pa!
do następnego odcinka. Cześć!